Myślę, że remis nie krzywdzi żadnej z drużyn. Wydaje mi się, że jest to wynik sprawiedliwy. Pierwsza połowa, można powiedzieć, wyrównana. Gdzieś tam my może dłużej utrzymywaliśmy się przy piłce, ale zarówno w Armii, jak i my nie stwarzaliśmy klarownych sytuacji strzeleckich. Po przerwie niestety straciliśmy dosyć szybko dwie bramki, ale drużyna bardzo dobrze zareagowała. Graliśmy do końca i zostało to nagrodzone tym, że wyrównaliśmy w ostatniej minucie, w ostatnich minutach meczu i wynik 2-2 wyciągnęliśmy z 0-2, więc można powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni. Ciężko grało się zawodnikom, bo Grajewo dość agresywnie grało. No tak, spodziewaliśmy się, że to tak jakby ten grajewski charakter tutaj dał o sobie znać. Spodziewaliśmy się, że ten zespół będzie w ten sposób grał, ale mieliśmy być na to przygotowani. Może nie we wszystkich fragmentach gdzieś tam to było widać, ale mieliśmy ten pomysł na ten mecz. Nie do końca jestem zadowolony z gry, ale mówię, no jak wyciąga się wynik z 0-2 na 2-2, więc też nie można mieć za dużo pretensji do chłopaków. Kiedy następny mecz? Następny mecz gramy w najbliższą niedzielę u siebie z Magnatem Juchnowiec. Zapraszam serdecznie wszystkich kibiców na mecz do Dąbrowy. Prosimy o wsparcie kibiców. Naszym celem na ten mecz było wywiezienie z Dąbrowy Białostockiej 3 punktów. Pierwsza połowa, myślę, ze względu też na trudne warunki pogodowe, okropny upał. Myślę, że nic ciekawego się nie działo. Walka szczególnie w środku boiska. Druga połowa już była zdecydowanie lepsza. Pierwsze 20-25 minut w naszym wykonaniu. Zagraliśmy w końcu na swoim poziomie, strzeliliśmy 2 bramki. No i potem trampkarski błąd naszego bramkarza, 2-1, i wtedy gospodarze uwierzyli, że mogą jeszcze doprowadzić do remisu i to im się udało w końcówce meczu. No to już taki jest sport, 2-2. Dziękuję chłopakom za walkę, gratuluję Dąbrowie dzielnej postawy do końca.